Szanowni Państwo, pytanie, co Reduta Dobrego Imienia ma do wyborów? Ano to, że walczymy o godność narodu, a akt wyborczy jest jednym z podstawowych elementów wyrażenia tej godności. Jesteśmy Polakami i mamy tradycję demokracji od 600 lat. Nie może być tak, że jacyś ludzie, którzy uważają, że wiedzą lepiej od nas, będą za nas decydować, co jest dla narodu dobre. Od 600 lat w Polsce jest demokracja. Skoro tak, to my wiemy lepiej, co jest demokracją, niż ci ludzie, którzy fałszują wybory. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest to, że ta mapa, która tu już kilkakrotnie pokazywana, to jest mapa hańby. Mapa hańby narodu, który pozwala na to, żeby manipulowano wyborami. Pierwsza sprawa. Godność narodu wyraża się w tym, że pilnujemy własnych interesów. Tak, musimy pilnować, żeby nie nazywano Polaków sprawcami Holokaustu i używano jakiegoś sformułowania pod tytułem polski obóz koncentracyjny, czy teraz polskie getto. Tak samo musimy przypilnować wyborów, bo jeżeli wyborów nie przypilnujemy, to tym bardziej będą nazywać nas rozmaitymi określeniami, które uwłaczają godności narodu. I ostatnia sprawa, może najważniejsza z tego wszystkiego. Otóż, jeżeli wyborów nie przypilnujemy w taki sposób, jak już tu wielokrotnie powiedziano, nie sfotografujemy tych protokołów wyborczych, nie będziemy patrzeć na ręce komisji, nie będziemy członkami tej komisji, to wtedy ci, którzy uważają, że wiedzą lepiej od nas, od narodu, jak ma ten naród być zarządzany, uznają, że jesteśmy zupełnie bezsilni. I ta bezsiła odbije się na naszej przyszłości. Jeżeli dajemy wolną rękę tym, którzy fałszują wybory, to wtedy nie mówmy, że coś od nas zależy. Jedyna rada na to, żeby samemu o sobie stanowić, to jest przypilnowanie wyborów i wygranie tych wyborów. Dziękuję bardzo.